Cześć, z tej strony Dziupełko, Dodaszcie, witam was w kolejnym odcinku na moim kanale. I chciałem zacząć od tego, że chciałbym wam podziękować za to, że żeście dobili 100 subów. Dokładnie teraz jest 122. No. I bardzo dziękuję za to. Mam pomysł na specjał. Ale to jeszcze musicie mi dać trochę, bo mój internet nie wyrabia. Bo chcę zrobić tak, że dać wam cały ten save tutaj, na którym gramy teraz, i modpack, wszystkie mody, na które gramy. W ogóle widzicie, trochę się wiosna zrobiła, bo trochę mieliśmy przerwę, tak z 2 tygodnie, oj, i już się te liście zmieniły kolor. Zarobiliśmy trochę dużo pieniędzy, bo mamy 125 tysięcy za to, za wszystkie łapki, które nam daliście, więc bardzo dziękujemy. No i za to jedziemy kupić sobie John Deere'a. Ja kupuję John Deere'a, Bartek tam, nie wiem co on kupuje, zaraz się dowiemy. Dobra. Wyjazd. Kurde, chciałem ładnie wyjechać tak na pełnym gazie. A on jedzie? On jedzie coś tam kupić, jakąś maszynę. Zobaczymy co on tam kupuje. Ja kupuję chyba za 90 tysięcy kupuję tego John Deere'a. Kurde, nie pamiętam gdzie to było. Taki gościu tutaj sprzedaje. On ma taką... Mówił, że bramę zostawi otwartą. Mówi, że gdzieś naprzeciw... Że jak się wyjeżdża ze sklepu... O kurde. Halo! Halo! No? No, ja jadę kupić. No dobrze, wiem. Jadę kupić. Kupić jadę. Okej, okay, no pa. Do sterdy kąpieliska morskiego jadę. Dobra, kupić pa. Jadę kupić. Cześć. Dobra. Cześć, pozdrawiam cię. Dobra, na razie. Dobra. Na razie. O Jezus, to zaraz się rozłożyk. No i tak wygląda tutaj John Deere. Idę podpisać z gościem umowę i... Zaraz do was wracam. Dobra, mam kluczyki od John Deere'a. Zaraz zobaczymy jak pali, tylko tego poloneza przestawię, bo... Nie chcę, żeby on stał tutaj na terenie tego gościa. No my sobie później po niego podjedziemy, najwyżej pojedziemy tym drugim polonezem. Po tego poloneza. Bartek pojedzie ze mną. Kurde, gdzie tu zaparkować? Może na sklepie. Tu jest sklep. O, tutaj. Tu żeśmy go kupili, tutaj stał na tym środkowym miejscu parkingowym. W ogóle właścicielem tego sklepu jest tutaj gość, który nam sprzedawał tego poloneza. Dobra, pojadę trochę do przodu, cyk. Zaparkowane. Dobra, ładnie stoi. Więc teraz pójdziemy tutaj. O, sarenki, niech sobie biegną. Tutaj. Nie. To chyba tutaj. Tak, to tu. Dobra, idziemy. No i bierzemy tego John Deere'a. Już należy do nas. Odpalmy. Uuu. Nie no, piękna maszyna. Tak mi się podoba taki John Deere. Piękny jest. Przepiękny. Dobra, podnosimy, cyk, bo on ma tutaj razem z obciążnikiem kupiłem. 3 tony waży chyba, no. Ciężkie jest, fajnie, bo będzie można dużo podpiąć do tego John Deere'a. Dobra, nie no, jedzie jak zwykły ciągnik. Już z takimi miałem do czynienia kiedyś, przecież. Dobra, jedziemy. Wam timelapse robię. Dopóki nie dojedziemy, bo przecież trochę będziemy jechać, bo ile on tu jedzie? Gdzie tu jest licznik? A, 31
kilometrów na godzinę. Tutaj jest na dole. O, teraz, no, 31. To jest chyba jego max. No dobra, to pojedziemy. Więc dla mnie to będzie trochę, będziemy jechać, a dla was to będzie chwila na timelapsie. Dobra, już dojeżdżamy. Więc od timelapsowałem. Ten John Deere jest fajny, bo tutaj wszystko po prostu widać w nim. O, jedzie jakaś kronka. Dobra, kierunek. Zaraz zadzwonimy do Bartka, jak dojedziemy, gdzie on jest. Co on robi? On do nas wjeżdża chyba. Tak, do nas. A to może Bartek kupił taki sprzęt? Nie no, chyba nie, bo on miał kupić... Przecież za tyle by nie kupił tego. Albo coś przywozi. Nie no, kurde, no drabinem wywalił. Kto to jest? Kto to? O, to ty, a co ty tutaj robisz tym manem? Co? No kupiłem mana. No chyba nie. Nie żartuję. Patrz, co się dzieje. Idziemy sobie. Dajesz to, myk. No, pług kupiłem i... Chodź, go zdejmiemy razem. Poczekaj, czekaj. Zrzucimy go. Dobra, dawaj. Lecimy. No, dawaj. O, dobra. O, kurde. Dobra, przewróćmy go na ten, na stronę. Tak. Dobra, dawaj. O kurde. Kurde, nie w tą. Dobra. No, O, dobra. Dobra, wyjedź tym, bo to nam z połowę gospy zajmuje. I tu mamy jeszcze. Dwa. A. Dobra, to weź, odepnij. O, pies cię liże. No ten pies cię tu pląta, nie mogę odpiąć. Gdzie on się? Pod nogi mi włazi gówniarz. O, odpiłem, dobra. No dawaj, cyk, cyk, o. Dobra, leci kolejne. Jep. O, ale poleciał. Dobra, przesunę ją tutaj. Dawaj tam do szklarni to w sumie. Nie, do szklarni to, albo dobra, w sumie do szklarni, no, bo tam to będzie... to jest fajne miejsce. Tu wow. Co to by mi rzuciłeś? Cześć, wkładam to. Op. I my. Tutaj możemy sobie przechować w tej szklarni. Tak, bo tutaj nie zamoknie. No i nic nie dajemy przy okazji tutaj. Na razie nie mamy co zasiąść w tej szklarni. Dobra, zamykam. No. Dobra, wyjeżdżaj tym. Albo daj, ja tym wyjadę. Co my tu mamy? To jest chyba na ten, na ziarno, nie? A nie, bo ja to muszę odstawić temu właściwie. Ale to ja chcę wyjechać chociaż z tego. A, no dobra. Zamykaj plandekę. No, zamykam, dobra. Czekaj, jak? No, zamykam. Kurde, poczekaj. Zamykam. Dobra, kieruj. Dobra, odstaw już, daj ja pojadę. O kurde, ale się nakręciłem.
No A, ja kurde, bym tu przecież ja bym wjechał. szybciej już wyjechał. Dobra. Ten puk sobie odpalimy. Znaczy ten podczepimy. Cyk. Kurde, no, po co on w ogóle kupił puk, to trzeba było powiedzieć, to ja bym pojechał po ten puk, a nie jeździł tym badem tutaj. Po co on w ogóle tu wjeżdżał, mógł stanąć przed tymi. Jadę na pole już. Nie no, w sumie jednak nie, jednak jeszcze. Jeszcze trochę. Dobra, go. Cyk. Lewo. Znowu lewo. Ojejej. Gdzie wstawić ten puk? Czy on się gdzieś w ogóle zmieści? W sumie tutaj wjadę, ale tym pierwszym. Dobra, otwieramy. Puk odstawiony. Cyk. Jedziemy tu. A w sumie to zostawię tutaj John Deere. Jak sobie tutaj stoi. Dobra. A, opuszczę ten jeszcze. Opuszcza się to dziadostwo? Nie. Może teraz. Kurde, no. O. A ten gdzie? Jedzie tu? O, jedzie na tym rowerku. Zaraz się wywali. Wow. Co ty robisz? No, bo się w ogóle zaraz trzeba jechać po ten. Po poloneza. Na sklep. To jadę. Nie no, to ja pojadę. Ja pojadę. Ty chyba za daleko już nie zajedziesz na tym rowerze. Jadę. Aha. No dobra. Oj, nie to. Chciałem tu otworzyć bramę. Oj. Dobra, cyk. Ja jadę tym polonezem. Pojadę kupić jedną rzecz. Ale to zaraz zobaczycie. Jedziemy tutaj. Bo jeszcze jedną rzecz przydałoby się kupić. Kurde, zamknę może bramę, bo póki mnie nie ma. Bartka nie ma, to przyjdzie jakiś złodziej i nam ukradnie coś. Tutaj zamknę. To zamknę na kłódkę, cyk. To zamknę na kłódkę. To zamknę na kłódkę. Dobra. Tu sobie zamknę. Oj. Drzwi na klucz. I tutaj chyba nic cennego nie ma. Tutaj jest, ale tutaj są belki chyba tylko. O kurde, no. Dobra, to zamykamy. Cyk. Tutaj coś jest? A, tu jest ten Władimir. To tu zamykam i tu zamykam, cyk. I tu jeszcze zamknę na kłódkę, cyk. Dobra. No i tu zamykam na kłódkę. No i elegancko można jechać. Ja tak stanąłem, że... Nie no, przejechałby jakby chciał, ale... się boi. Dobra, więc jedziemy i widzimy się zaraz. Dobra, przyjechał ten i się zamieniliśmy, bo ten hak jakiś wadliwy jest tutaj w tym.
I więc weźmiemy ten. Wiem, że śmiesznie robimy, no ale trudno. I bierzemy, podczepiamy do poloneza przyczepę. Mam nadzieję, żeby polonez się nie zatarł, a nic się z nim nie stało. Dobra. O, podczepy. Kabli tutaj się nie podłączy, no. Miejmy nadzieję, że dojedziemy. To jest założone tak prowizorycznie, tylko tutaj zaczepiliśmy, więc mam nadzieję, że się nie odczepi. No, więc jedziemy. To będzie śmiesznie wyglądać. Nawet zdjęcie zrobię tutaj. Hop. Halo? Halo? No? No. Uważaj, bo tam w krzaczorach grasują jakieś dzieciuki. Kurde, mi wlezli prawie pod koła, co nie? Mhm. Prawie ich zabiłem. Dobra, no. Ja mam nadzieję, że ten polonez z tym pojedzie, ale da sobie radę, no. Polonez już nie takie sprawy przeżywał. Ło! O kurde, dobra, to pojedziemy. Dobra, jedziemy dalej. Nie no, trzeba się to przyczepa. Dobra, nie będę patrzył już na tą przyczepę, bo... Zaraz się... Zaraz się rozwalę. Dobra, tu w lewo, jeżeli dobrze pamiętam, tu. Cyk. Kurde. Dobra. Rozpędźmy się tutaj bardziej. Chyba dobrze pojechałem. Jakoś lżej mi się jedzie chyba. Nie, dobrze jest. Dobra, jedziemy. Źle pojechałem. Teraz sprawdziłem sobie w GPS-ie. Pojechałem. Więc jedziemy tu. Trzyma się przyczepa. I tutaj. Dobra. Jedziemy. Tu. Rozpędźmy się. Kurde, z tą przyczepą to on zasuwa. Dobra, skupiam się na drodze, nie będę na to patrzył. Kurde, jak on zasuwa. Wow. Ale było blisko. O kurde. Dobra. Wjeżdżam. A ten co zrobił? Ej, poczekaj. Zgubiłem przyczepę. Nie, zgubiłem ją gdzieś. No, nie jadę zobaczyć. Musiała się gdzieś odczepić. Tylko, żeby mi jakieś dzieci nie ukradły. Nie, ona jest za duża, więc nikt jej nie ukradnie. Kurde, gdzie ona się odczepiła? Może tam na zakręcie, albo jak pojechałem tak szybko. To dlatego tak szybko pojechał ten polonez. Kurde, no i ma paliwo zmarnowane. No ja nie wiem. O, jest, stoi, widzę ją. Jaki korek zrobiła. Tutaj się odczepiła, tu zacząłem przyspieszać. Halo? Sąsiad jedzie za tobą. Jaki sąsiad? No sąsiad, z pasatem. O, cześć. Dobra, naro. Cześć. Sąsiad. A on mnie nie słyszy, bo on jest w pasacie. Dobra. Miejmy nadzieję, że teraz pojedzie. Ty, sąsiad. Siema. Ej. Kurde, no odjedź mi, sąsiad. No ty chyba cier... Zjedź mi z tego pasa. No ja jadę, odsuń się. No zjedź mi z tego pasa. No nie, bo ja mam przyczepę. No to za... słaby samochód, no ty... odpal. O. Sąsiad, przyjdź do nas zaraz. Zobaczysz nowe sprzęty. Ten to nie umie jeździć.
Blokujesz co ty tam drogę. Co patrzysz, chaba ciaro, ty... Przyjeżdżaj do nas. To na pewno usłyszał. Kurde, no... zaraz mnie coś strzeli. Przyczepa się, trzyma... A! I ma fajny środek. O kurde! Ej, co ty tu robisz? Wypad! Wypad już! Goni go polonezem. Nie, już zostaw go. Dobra. Więc tak. Jakiś... Co sami kradnie, ty? Jak? Co tam się dzieje? Ała! Ursusa mu kradnie. Dobra, jedź tym polonezem. Jedź za nim. No to dawaj go. Dobra, a to by było na tyle z tego odcinka. Trzy. Co ja gadam. Trzymajcie się i cześć.